Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050 jest z nami. Dzień dobry, panie Szymonie. Dzień dobry. Ja się przyglądam temu, jak rośnie ten ruch, jak on jest lojalny, bo obserwuję ludzi, którzy także są uczestnikami naszej codzienności, więc nie mogę nie zapytać, jaki jest plan? Przede wszystkim przygotować się do wyborów parlamentarnych. To w tej chwili jest dzisiaj najgłówniejsze nasze zadanie. Od strony merytorycznej, finansowej, organizacyjnej, ludzkiej, musimy, myślę, w połowie przyszłego roku być gotowi do tego, żeby iść te wybory, wygrać. Jak się idzie do polityki po to, żeby być na trzecim miejscu, to lepiej nie iść do polityki, więc musimy się do tego bardzo mocno przygotować i to jest nasz główny cel, żeby być po prostu propozycją, a nie opozycją tylko i wyłącznie. My ją mamy, tylko skonkretyzować na ustawy, na kroki, na sytuację polityczną, w której jesteśmy. Ona nie jest prosta. Nadal będzie ten sam prezydent, ten sam Trybunał Konstytucyjny w tę zmianę i umieć o niej tak przekonywująco opowiedzieć, żeby osiągnąć cel. Celem jest wzięcie odpowiedzialności za Polskę. Budowa czegoś tak skomplikowanego jak nasza organizacja, w której są tak naprawdę trzy organizacje, bo jest Centrum Eksperckie, czyli Strategie 2050, które zasila nas wiedzą ekspertów, programami, jest naszą inspiracją. Stowarzyszenie Polska 2050, które w 16 oddziałach w całym kraju robi super obywatelską robotę, a teraz partia polityczna, która się rejestruje, to poukładanie też wzajemnych relacji tych bytów nie jest proste. Ludzie są zmęczeni czasami intensywnością pracy po kampanii prezydenckiej. Teraz tak naprawdę myśleliśmy, że będzie chwila spokoju, trzeba wejść od razu w rytm kampanii kolejnej. Tak naprawdę, mimo że wyborów jeszcze nie ma ogłoszonych, ale robimy robotę. Jesteśmy, myślę, chyba wszyscy bardzo szczęśliwi z miejsca, w którym jesteśmy. Bardzo nas to dopinguje i też umówiliśmy się wszyscy na konkretną pracę z ludźmi, więc musimy ją teraz wykonać i A nie zrobimy jest to. tak, że ta chwila spokoju, która się marzyła, to byłoby po prostu zabójstwo dla was. Nie ma spokoju i dobrze, bo gdyby był, to by was nie było. Jest w tym. Znaczy, trudno też jakby oczekiwać, znaczy zgłaszać jakieś pretensje, bo ta rzeczywistość jest tak nieprzewidywalna, tak dynamiczna, tak zmienna, że nie ma moim zdaniem żadnego sensu, żeby się teraz zastanawiać nad tym, czy mogłoby być tak, czy mogłoby być inaczej. Jest tak, jak jest. I dzisiaj jesteśmy w warunkach niezwykle turbulentnej polityki. To się wszystko naprawdę trzęsie. Ziobro będzie bujał jeszcze tą łódką rządową prawdopodobnie wiele razy, za którymś razem ją tak rozbuja, że ona się wywali. Ale ja nie wiem, jakby to wyglądało, kiedy mielibyśmy jeszcze 2 albo 3 lata. Jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. No, u nas jest to też oczywiście o tyle trudniejsze, że robimy to z obywatelskiej zbiórki. To są wszystko pieniądze, które musimy po prostu fizycznie zebrać. Te 50 złotówki, 20 złotówki, 100 złotówki na nasze konto, żeby to działało, żeby można było ten ruch finansować. Wie pan, to też jest tak, że ludzie już mi wieszczyli tyle razy że coś się stanie, tak? Że ja będę miał 2% w wyborach prezydenckich, że ja nie dojadę w ogóle do wyborów po wymianie kandydata przez Platformę, że ruch się rozpadnie miesiąc po wyborach prezydenckich, że nie przetrwamy pierwszego półrocza. Jak na razie wszystkie te testy przechodzimy, zdajemy, zaliczamy, pokazujemy, że jest inaczej niż o nas myślano, więc niech to się dzieje swoim tempem. Droga niech nas prowadzi, a my będziemy się po prostu starali temu sprostać. Ile to jest wygrać wybory? Z tych 12% dziś do ilu trzeba się dodrapać, żeby wygrać wybory? 20 kilka. Myślę, to jest taki poziom, o którym można by było rozmawiać, bo ja wiem, że, przepraszam, być może to niektórych urazi ich odczucia, ale my nie wygramy tych wyborów. Ja mówię o tej stronie, która nie jest PiS-em. Nie wygramy tych wyborów z Platformą, która będzie miała 30%. Platforma musi mieć 20 kilka i my musimy mieć 20 kilka w najlepszym rozwiązaniu. Znaczy mówię tu o relacji pewnej, tak? Dlatego, że jeżeli będziemy powtarzali ten sam schemat, który już wielokrotnie, a dokładnie 6 razy został przetestowany, czyli Platforma jako ta główna siła na opozycji, zbierająca wszystkie ludy i mówiąca, jeżeli nie PiS, to tylko my, to jest przepis na to, żeby 7 raz z PiS-em przegrać. Platforma ma swoich wyborców i bardzo dobrze, bardzo oddanych i bardzo dobrze. Oni muszą być reprezentowani w polityce, ale dzisiaj ta strona musi być dużo bardziej różnorodna z tego powodu, że PiS, jeżeli tego nie zrobimy, to PiS nakręci polaryzację. Zrobi dokładnie to, co zrobił, kiedy wymienił, czy pozwolił wymienić kandydata Platformie, bo tak to przecież odbywało się, licząc na polaryzację. Trzaskowski zrobił super robotę, jeżeli chodzi
chodzi o porywanie ludzi, o emocje, którą poniósł i tak dalej. Natomiast PiS wiedział, co robi, pozwalając im na te zmiany. Bo przecież nie musiał, ale pozwolił. A dlaczego pozwolił? A dlatego, że wiedział, że w ten sposób powtórzy 2005, to Panie znaczy Szymonie, powtórzy ja tą wiem, ja to rozumiem, sytuację. tylko ja się wczytuję w te komentarze pańskich ludzi i w komentarze ludzi Platformy i jedno widać w tym bardzo wyraźnie. Wy się nie lubicie i to bardzo się nie lubicie. Jedni Ale podbierają drugim pomysły, a ci drudzy wyjmują to na wierzch, pokazują, ci złodzieje kradną nasze pomysły. Nie wiem, jak się buduje Jungtim w takiej atmosferze. zadaniowo, pragmatycznie, jeżeli są sprawy do załatwienia, to się je załatwia. My nie jesteśmy Ale platformą. wybierają ludzie, a nie zadaniowcy. Ludzie, ci zwykli kowalscy. Okej, to jeżeli będzie rzecz, która. Ale zaraz, jedna i druga strona rozumie też, co to jest racja stanu. Jeżeli mamy rzeczy do załatwienia, jeżeli mamy sprawy do zrobienia, to jesteśmy w stanie przecież usiąść i powiedzieć: dobra, my się nie musimy kochać, my nie musimy spijać sobie z dzióbków. Natomiast jeżeli umawiamy się na pracę, to idziemy i robimy. Jeżeli jest dwóch fachowców, jeden od murowania, drugi od kładzenia rur, no to oni nie muszą, że tak powiem, być największymi przyjaciółmi na Facebooku, tylko mają mieszkanie wyremontować. I na to się z ludźmi umawiają. Więc tutaj osobiste sympatie, czy jakieś donse, anse, podszczypywanki, to nie ma znaczenia na koniec dnia. One oczywiście są nieodłącznym elementem polityki, jak pan wie, tak? Bo tu ktoś na Twitterze zabłyśnie, tu się kogoś zestrzeli, tu... To jest normalne. Natomiast dla mnie najważniejsze jest pod koniec dnia nie to, czy ja się będę kochał platonicznie z Borysem Budką, czy też nie, tylko czy my będziemy w stanie uzgodnić taki model pójścia tej strony do wyborów, który zmaksymalizuje przy metodzie Donta szansę tej strony. No właśnie, a pan to wytłumaczy swoim ludziom, że nie wolno się obrażać i dąsać, ponieważ ta metoda Donta może wasze odrębności zweryfikować bardzo brutalnie i 32% PiS-u ciągle wystarczy wami pozamiatać. Tak, tylko proszę też pamiętać, że nie można fetyszyzować jedności na tym etapie procesu politycznego. Dlatego, że jeżeli dzisiaj pójdziemy i powiemy ludziom: dobrze, to my się teraz wszyscy weźmiemy i zjednoczymy i w zasadzie nie ma różnic, to nie uzyskamy pomnożonego efektu, tylko uzyskamy to, że 20% naszych elektoratów odpłynie, bo powie: zaraz, zaraz, to co to jest za unifikacja? Przecież myśmy specjalnie wybierali Hołownię, a nie wybieraliśmy Platformy. Przecież myśmy wybierali PSL, żeby nie wybierać Lewicy, tak? No jak to się, co wy nas teraz robicie? Więc jak się robi takie rzeczy, jak jednoczenie, czy takie, powiedziałbym, pragmatyczne układy, typu robimy wspólną listę, nie wiem, umawiamy się na jakieś koalicje po wyborach, to po pierwsze robi się to we właściwym momencie, kiedy można to sensownie zakomunikować. Idą wybory, w związku z powyższym, żeby zagrać taktycznie, musimy zrobić tak i tak. Po wyborach to będzie wyglądało tak i tak. Czyli będziemy, jeżeli wygramy, to będziemy układali taki rząd, to będzie wyglądało tak, że to będzie premier, to będzie kandydat na prezydenta, te bloki będą wyglądały tak czy siak, bo ja nie wierzę, że powstanie jedna wielka partia opozycyjna nagle przed wyborami, ale niech będą po tej stronie dwa bloki, tak? Albo na przykład trzy bloki. To jest scenariusz, który leży na stole. Ja nie wiem, jak to się skończy, oczywiście, natomiast my przecież tak samo umiemy liczyć. My mamy doskonale świadomość tego, o czym pan mówi, że przy bardzo podzielonej opozycji, słabej frekwencji, 30% PiS-u czy 30% z małym haczykiem, to się ocierają o większość konstytucyjną przy Doncie. Więc to jest gdzieś w naszych kalkulacjach, ale dzisiaj, mając świadomość tego, że powinniśmy wysyłać parlamentariuszy, mieć stosunki dyplomatyczne, otwarte możliwości rozmowy, niepopalone mosty, nie musimy mieć świadomość, że dzisiaj naszym zadaniem każdej z frakcji po tej stronie jest przyciąganie nowych wyborców do tego systemu, którzy mogliby z tego stałego spektaklu polskiego 49% po tej stronie, 49% po tej stronie, a później wchodzi Kaczyński, dopala Kurskim, dziadkiem z Wehrmachtu, 2 miliardami stąd czy stamtąd i nagle się okazuje, że oni mają więcej o 7 posłów albo o 4%. Bo my też żyjemy w jakiejś takiej sparaliżowanej wyobraźni, wie pan, że nam się wydaje, że oni to usiedli na tym i mają 200 posłów więcej. Nie, oni mają 7 posłów więcej, czy 6. To I wystarczy. wystarczy, tylko pytanie znowu, gdzie jest nasza opozycja parlamentarna ze swoją aktywnością, żeby teraz pracować nad tym, żeby ten Sejm zamienił się większościami, w tej kadencji jeszcze. Bo przecież to można zrobić. To A nie jest jak? niewykonalne. A jak? A przecież jeżeli pójdzie się dzisiaj, widzą posłowie Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy, co się dzisiaj dzieje. Że ta budka się buja, że za chwilę może się okazać, że trzeba będzie się ratować. To trzeba przyjść i im złożyć propozycję. Trzeba Ma pan tam przyjść i swojego wysłać posła, stronę. raczej No ale posłankę. to nie jest takie proste, jak pan dobrze wie, dlatego że jeżeli my byśmy mieli olbrzymią siłę, którą mają dzisiaj nawet te partie po tej stronie parlamentu, to przecież przeciąganie takich posłów to też jest, czy przekonywanie takich posłów, to jest przeciąganie czasami ich środowisk lokalnych. Tutaj jesteś w PiS-ie i twoje środowisko jest w PiS-ie również lokalne. Damy ci teraz z puli Platformy, żeby ci było łatwiej przejść na tę stronę.
Można to robić na tysiąc różnych sposobów. Ja bym takie rzeczy nie umiał robić, bo my nie mamy po pierwsze takich spółek, spółeczek i tych wszystkich rzeczy, ale widzę, jak ta polityka funkcjonuje. Natomiast trzeba by było, jeżeli Gowin wysyła tak jasny sygnał do Kosiniaka i mówi, że on sobie wyobraża koalicję z Kosiniakiem, mimo że teraz oczywiście racja stanu, Zjednoczona Prawica i tak dalej, to jest bardzo poważny sygnał, który usłyszeliśmy. Jeżeli wiemy o tym, że Gowina prawdopodobnie ma dobre relacje z prezydentem, który ma fatalne relacje z Jarosławem Kaczyńskim, no to może też by się trzeba było zastanowić nad tym, jakie pole tutaj się otwiera i co by można było razem zrobić. Nawet jeżeli Duda w tej chwili nie montuje swojego klubu parlamentarnego, który mógłby być tym języczkiem uwagi. Trzeba siedzieć i się nad tym zastanawiać, natomiast ja mam czasami wrażenie, ale myśleć, robić coś, jakieś ruchy wykonywać. Ja czasami mam wrażenie, że ta nasza opozycja parlamentarna, no to trochę działa w warunkach jak w I wojnie światowej. Siedzi w okopach i patrzy, kto tam wychynie się z drugiej strony, to odda salwę i zachęcamy kolegów. Kiedy ja rozmawiam z kolegami z Platformy czy z innych okolic, mówię, słuchajcie, teraz jest ten czas. Ludzie chcą zmiany. Ludzie powiedzieli, że chcą znowu zostać upodmiotowieni, że chcą wyborów. A tu wszyscy czekają. PSL czeka, aż mu jeszcze wzrośnie, Platforma czeka, aż PiS się już w ogóle potknie o własne nogi i wtedy na białym koniu będzie mogła całą I to jest, panie Szymonie, tak. Ten moment, w którym o zgodę będzie trudno, bo ja sobie wyobrażam tych starych sejmowych wyjadaczy, którzy mówią, co ten chłopak wie? Jak będzie A w tym tak, Sejmie, to wtedy być może nas będą pouczać. Na razie nie. O nie, pewnie, przecież ja doskonale wiem, że my, przecież też ślepy i głuchy nie jestem, doskonale wiem, że nasze nieistnienie jest w interesie dokładnie wszystkich frakcji politycznych na scenie i oni mogą być mili, uprzedzająco grzeczni i serdeczni nawet czasami, natomiast wszyscy odetchnęliby z ulgą, kiedy byśmy zniknęli, bo bym wszystkim się pokazało. To co wy z tym chcecie razem zrobić, mając świadomość, że tak to właśnie wygląda? Pragmatykę po prostu zastosować, pokazać taki model funkcjonowania państwa, którym będziemy w stanie przekonać ludzi tak, że będziemy mieli, różnie nam sondaże pokazują w tej chwili od 40 do 100 posłów, w zależności od tego, jaki sondaż idzie. Natomiast oczywiście, że idzie się po wygraną, natomiast dobrze by było, żeby bez nas się nie dało rozłożyć tych kart w przyszłym rozdaniu. I my musimy pokazać taką wizję Polski, do jaką się umówiliśmy z ludźmi. Natomiast ze wszystkimi, którzy są po tej stronie, toczyć rozmowy i po tamtej też, toczyć rozmowy tak, żeby jak najszybciej doprowadzić do zmiany tego układu rządzącego, dlatego że każdy tydzień kolejny rządów tego nieudolnego rządu, to nie jest ich sukces polityczny, tylko moje zmarnowane życie, a ja nie zamierzam marnować życia po to, żeby Ziobro mógł Morawieckiego szantażować jeszcze przez następne 3 miesiące, bujając tą łódką. Panie Szymonie, coś panu przypomnę. Pan to pewnie pamięta równie dobrze jak ja. Jest grudzień 2016 roku. Pan Petru staje przed kamerami i mówi, mówię to jako lider polskiej opozycji. Ma 20% wtedy. Platforma szoruje brzuchem po dnie. Potem minęły 3 tygodnie i pan wie, jak to się wszystko skończyło. Pytam pana, czy pan ma świadomość tego i czegoś się obawia w związku z tymi naukami, które płyną z kilku podobnych projektów politycznych, które są już za nami? Czy jest coś, czego pan się boi? Trudno się nie do nich jakoś nie odnosić, tak? Dlatego że stale byliśmy porównywani, jesteśmy porównywani. Oto drugi Palikot, trzeci Ryszard Petru, czwarty Robert Biedroń, piąty Paweł Kukiz. No jest wiele takich szuflad, które jakoś pomagają aparatowi poznawczemu ułożyć sobie w głowie nowość, która pojawia się na scenie. No to pytanie, ale dlaczego macie być inni? Z czego ma wynikać wasza lepszość, inność? Z jakości. Nie ma innej odpowiedzi. Z jakości. Z jakości myślenia o polityce. Myśmy mogli pójść tym prostym sznytem, zakładamy partię wodzowską, wszystko się kręci w ten czy inny sposób wokół lidera, który o wszystkim decyduje. Zdecydowaliśmy się na tę troistość, która naprawdę nie jest prosta, na autonomiczny think tank, na stowarzyszenie, które się rządzi swoimi prawami, jego liderzy mają swoje pomysły na świat, partią polityczną. Tutaj nie ma partii wodzowskiej, tutaj jest partia, która jest oparta, czy frakcja, która jest oparta o 3 elementy, a nie o jeden. My, mam wrażenie, jesteśmy racjonalni, racjonalistami i pragmatykami. Ja się nie rzucam i nie mówię, teraz jest moim celem to, żeby mieć na przykład klub w Sejmie i będę teraz za wszelką cenę, obiecując wszystko wszystkim, szukał 15 posłów. My mówimy, nam koło wystarczy. Zrobimy koło, które jest nam potrzebne do tego, żeby mieć dostęp do mediów takiego, jakie potrzebujemy. Potrzebujemy mieć dostęp do mównicy takiego, jakiego potrzebujemy i basta. I nie musimy się rozrastać bardziej. Poczekamy do następnych wyborów. Ja mam wrażenie, że taki umiar, który i pragmatyzm i przekonanie, że my naprawdę mamy do zrobienia robotę, a później jak chcemy, to chyba odróżnia ruch obywatelski od takiej etatystycznej partii polityki. Jak zrobimy robotę, to pójdziemy do domu, a nie będziemy się trzymać wiecznie, bo znaleźliśmy swój pomysł na nową karierę i na nowe życie. To nie jest, to jest o naszym życiu w tym sensie, że musimy je lepsze zrobić,
ale ja myślę, że to jest gdzieś mental. Ja myślę, że to jest to, że to wyrosło z naprawdę bardzo fajnie ułożonej obywatelskiej kampanii prezydenckiej. I nie byłoby tego ruchu, gdybym ja został prezydentem, więc może to też jest jakaś palec opatrzności w tym, że to się tak ułożyło, a nie inaczej. Ja mam świadomość tego, jak wyglądały tamte losy, ale ja też. Wie pan, ja chyba wiem, że nie powinienem wyjść i powiedzieć o sobie, a teraz mówię to jako lider opozycji, bo ja po pierwsze uważam, że to jest figura, która jest prezentem dla Jarosława Kaczyńskiego i dla jego mediów, że będą teraz mieli kogoś, wokół którego, który chwycił sztandar, jest chorąży, a więc trzeba go uwalić, żeby to się skończyło. I to znowu robi polaryzację. To nie o liderze opozycji dzisiaj jest ta opowieść, tylko o tym, żebyśmy się dogadali na wielokulturowy, ale bardzo sprawny mariaż, który pozwoli zaproponować zupełnie nową Polskę po PiS-ie. Czy pan się zgodzi z takim twierdzeniem, że to, kiedy będą wybory, zależy na tym etapie wyłącznie od pana Kaczyńskiego? To nie zależy w żadnej mierze od pana Kaczyńskiego, to zależy od pana Ziobro. Znaczy może trochę od Kaczyńskiego, dlatego że Kaczyńskiemu kiedyś mogło puścić nerwy po prostu. Tylko że to znowu nie będzie takie proste, dlatego że no co, pójdzie Kaczyński i powie, dobra, to rozwiązujemy Sejm. Sam Kaczyński nie wystarczy do rozwiązania Sejmu, tak? Musiałaby mu pomóc również ta strona. Mam nadzieję, że wtedy by mu pomogła to ogarnąć. Natomiast nie ma wątpliwości, że Ziobro będzie bujał tą łódką i że Kaczyński tak naprawdę, no chcąc nie chcąc, musi teraz ich znosić, jednego i drugiego, i Gowina, i Ziobrę. Jeden ma 18 posłów, drugi nie wiem ilu tam ma, 10 może, jak się doliczy. Kręcą ugrupowaniem, które ma 200, ciągną raz w lewo, raz w prawo, bez żadnego ładu i składu, i ja przypuszczam, że te wybory będą jednak wcześniej niż później. Nie założę się o to, ale uważam, że ten rząd nie, znaczy twierdzę, stawiam hipotezę, że ten rząd nie dojedzie do końca kadencji. I tu jest jeszcze jeden czynnik, o którym się rzadko mówi, ale na to zwrócili uwagę nasi eksperci gospodarczy, że nie ma co tak tutaj za bardzo przekonywać w kasandrycznych wizjach, że na przykład gospodarka w Polsce w 2021 roku będzie no jakoś kompletnie szorowała po dnie. Może być tak, że będzie silne odbicie pokovidowe, a cała rzecz zacznie się trzęść w 2022, 2023 roku, więc PiS, widząc te wskaźniki, może się zdecydować, żeby zrobić szybciej wybory w 2021, żeby nie robić ich w 2023. Po wstępnym ustabilizowaniu sytuacji, po tym, jeżeli im się uda zrobić te szczepionki, w co wątpię. Więc to różnie może się tutaj rozegrać i na różnych, że tak powiem, bębenkach może być grane, ale proszę zobaczyć, gdzie my jesteśmy od 12 miesięcy. Ja pamiętam przecież dyskusje, które się toczyły jeszcze tam 12 miesięcy, 6 miesięcy temu po wyborach prezydenckich. Przecież ile było rozmów o tym, że teraz już PiS idzie po większość konstytucyjną, że teraz tak naprawdę nic ich nie zatrzyma. I jak byliśmy przekonani jeszcze w 19 roku, że tu naprawdę trzeba jakichś niezwykłych forteli, żeby PiS siodła wysadzić, oni są teflonowi, nic ich nie ruszy dzisiaj. Więc to naprawdę jest dynamiczna sytuacja i my. Z tymi naszymi, że tak powiem, wciąż jeszcze wątłymi zasobami organizacyjnymi musimy być gotowi, żeby zagrać, już gramy w ekstraklasie, żeby zagrać tam naprawdę świetny mecz. Wie pan co, skoro przy tej teflonowości jesteśmy, pytam o to różnych polityków i powiem panu szczerze, jestem rozczarowany, bo nie widzę u żadnego z nich cienia skromności, więc pana też o to zapytam. Czy panu się nie wydaje, że wszystko, co się w tej chwili dzieje złego wokół PiSu, dzieje się dlatego, że przyszła zaraza, że opozycja swoim działaniem niczego nie była w stanie zestabilizować, rozkołysać, rozbujać. Po prostu przyszedł COVID i on być może utopi PiS, ale nie opozycja. Coś w tym jest, bo to na pewno COVID bardzo mocno poprzestawiał meble na polskiej scenie, tak? I poprzestawiał scenografię sztuki, w której gra i rząd, i opozycja. Bez cienia wątpliwości. Nam też COVID namieszał w kampanii, piszę o tym w książce. Teraz robiłem sobie taką rekapitulację tego wszystkiego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 12 miesięcy, to wyraźnie widzę, ile COVID zmienił, jak bardzo wpłynął. Natomiast trudno chyba abstrahować od tego czynnika i powiedzieć, że moglibyśmy teraz laboratoryjnie wyobrazić sobie inną sytuację. Natomiast, bo ja nie umiem sobie wyobrazić laboratoryjnie innej sytuacji, to zresztą jest science fiction, to są jakieś scenariusze, które można sobie budować trochę nie wiadomo po co. Jest jak jest.
Natomiast co do takiej nieruchomości opozycji, co do takiego przekonania, że poczekamy, aż oni się wywrócą i wtedy my wjedziemy, bo oni są teflonowi i my nic nie możemy zrobić, takiego sparaliżowania sprawczości po tej stronie, to ja się z panem zgadzam. Ja dlatego się nie zapisałem do Platformy i dlatego się nie zapisałem do PSL-u, kandydując na prezydenta, tylko postanowiłem jakby w poprzek tego całego układu pójść i powiedzieć, słuchajcie, potrzebujemy zupełnie nowego rozdania. PiS, Platforma, wszystkie te partie, które dzisiaj są, oczywiście każda ma inną wagę moralną swoich czynów, ale ten układ się wypalił. On nie jest już kreatywny, on nie ma w sobie płodności, on nie przyniesie niczego nowego. Trzeba nowego rozdania, nowej opowieści. I jeżeli dzisiaj ta strona nie znajdzie tej nowej opowieści, tej, nazwijmy to językiem Tokarczuk, czułego narratora, który pozbiera to wszystko i pociągnie ludzi tą opowieścią, to nic z tego nie będzie. To znaczy dalej będziemy ruchem ośmiu gwiazd. A ja zawsze tutaj też odwołam się do tego, co zawsze mówię, że gniew może popychać ludzi, ale to nadzieja ich pociąga. I dzisiaj my te 48% ludzi, którzy deklarują, że nie zagłosują, wyciągniemy z domów nie gniewem na PiS, tylko nadzieją na to, co może się wydarzyć. Mam nadzieję, że nam starczy sił do tego, żeby o tej nadziei opowiedzieć i że to będzie chór nadziei, wielogłosowy po tej stronie, bo Polska nie jest jednolita. I że ta zmiana się dokona. Natomiast co do gnuśności, nieruchomości i używania przez nie wszystkich, ale znaczną część opozycji strategii, którą dobrze znamy z życia, z różnych związków, że czasami dobrze jest udawać padliny, żeby przeżyć, to ja się zgadzam, że tego było trochę za dużo. Na koniec. Ciągle pan chce być premierem? Bo gdy pan to powiedział, to tam reakcje były różne. Jak powiedziałam, że chcę być prezydentem, był jeszcze gorszy, zapewniam pana. Znaczy nie da się iść do pracy, kokietując, że się w zasadzie nie chce jej robić. Ja nie jestem kokietem. Ja powiedziałam, ja idę do polityki po to, żeby z niej odejść, a nie po to, żeby z niej zostać. Zrobić robotę, to co jest konieczne do zrobienia, ja w tym zawsze byłem dobry. W organizowaniu ludzi do tego, żeby oni zobaczyli, ile siły jest nie we mnie, tylko w nich. Ile oni mogą zrobić. Ja jestem takim zaczynem. Sprawdziłem się w fundacjach w tym zakresie, które teraz lepiej działają jeszcze kiedy mnie już faktycznie nie ma. Pewnie tak będzie w polityce, mam przynajmniej taką nadzieję. Jeżeli nasza partia wygra wybory, no to oczywiste jest to, że trzeba będzie wziąć odpowiedzialność. Dla mnie to nie są żadne zaszczyty, poduszki, atłasy i tym podobne rzeczy. To jest po prostu olbrzymia, cholerna odpowiedzialność. Natomiast nie ukrywam, że ja mam taki pomysł, wizję i bardzo mocno czuję się w tym, do czego startowałem w tych wyborach. Więc taką moją naturalną drogą byłoby kandydowanie w wyborach prezydenckich w 2025 roku. Ale to wyborcy będą decydowali, na jaką posadę zechcą nas przyjąć, czy będzie to posada, nie wiem, prezydenta, premiera, wicepremiera, ministra, czy szefa jednej z partii, które gdzieś w parlamencie będą z mniejszym poparciem. To ludzie zdecydują. My możemy przedstawić różne opcje. Ja pewnie najlepiej czułbym się, gdyby ludzie, o których znam, o których pracy wiem tyle, bo pracujemy od 12 miesięcy, przejęli stery państwa, ja gdybym mógł opowiedzieć tę nową opowieść z miejsca, które daje Urząd Prezydenta, bo tej opowieści dzisiaj potrzebujemy. Wchodzimy w niezwykle trudny czas na świecie, już w nim jesteśmy po uszy i dzisiaj potrzebujemy nie wracać do tego, co było przed pandemią. Do tego nie ma powrotu. Tak jak do tego stanu prawnego w sprawie aborcji, na temat którego dyskutujemy z 93. Nie ma powrotu. Dzisiaj już musimy iść dalej, w zupełnie nowy świat, a ja nie widzę takiej dalekowzroczności i takiego potencjału refleksji w polskiej polityce do tej pory, który by nam o tym przypominał. Nasze dzieci to widzą, wychodzące dzisiaj na ulicę w młodzieżowym strajku klimatycznym, w wielu innych miejscach. One to widzą, one to czują, że potrzebna jest nowa opowieść. I ja chciałbym taką opowieść zacząć powoli snuć. Szymon Hołownia, lider ruchu Polska 2050 był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.